Powiedzcie mi, czego się spodziewaliście? Bo zapewne połowa z was tego w kadrze. Nie wierzę, że było inaczej. Aż się dziwię, że scenariusz do Krucyfiksa napisali twórcy obecności. To znaczy scenarzyści obecności, konkretnie. Jeżeli chodzi o reżyserię, to też jest człowiek, który wyreżyserował chociażby The Divide, jakoś tak. Teraz zobaczycie na screenie. Film, który oceniłem 6 na 10, całkiem niezły. No i wyreżyserował również chociażby Hitmana oraz chociażby Frontiers. To jest taka francuska produkcja, taka jatka, gore. Podobał mi się, był dobry, mocny. I ten twórca teraz zrobił Krucyfiksa. No, tym razem nie wyszło, no życie. Już powtórzę to, co mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, że z powodu tego, że był maraton Halloweenowy, to nie zrobiłem recenzji tego super horroru po prostu w dniu premiery, czy tam jeden dzień po premierze, bo byłem zajęty czekaniem na maraton. Tam dopiero nadrobiłem i jest recenzja. No i kurwa mać, nie ma o czym mówić, wiecie, bo wiedziałem już po ocenach, jaki ten film będzie, po recenzjach. Nie mówię, że jakoś tam się sugeruje tymi wszystkimi ocenami i tak dalej, no ale jak każdy po tym jedzie, albo przynajmniej większość, i średnie na portalach to są jakieś 4-5, no to na co tutaj liczyć, prawda? Zresztą twórcy Annabelle to też mówi samo za siebie. Krucyfiks. Krótka recenzja, zapraszam. Zanim wam jeszcze streszczę fabułę, to przedstawię najciekawszą scenę, jaka się pojawiła. W jakichś pierwszych 5-10 minutach. Otóż opętana kobieta mówi kurwa, po polsku. I to było ciekawe, sala się zaśmiała. Koniec ciekawych scen w tym filmie. Fabuła opiera się na tym, że mamy opętaną kobietę. Jakiś ksiądz wraz ze swoimi pomocnikami przydupasami przeprowadzają egzorcyzmy. Okazuje się, że w wyniku tych egzorcyzmów kobieta umiera. Później się okazuje, że nie do końca byli pewni, czy ona była opętana, czy jednak chora umysłowo. No i koniec egzorcyzmów w tym filmie, praktycznie aż do samego końca. Bo teraz wjeżdża nam główna bohaterka, która nie mam zielonego pojęcia, jak się nazywa, i przeprowadza śledztwo. Chce się dowiedzieć, czy tam naprawdę coś poszło nie tak, czy ona faktycznie była opętana, czy tam jakieś przepisy zostały złamane. I mamy młodą Lasię, która z aparatem zapierdala przez cały film i po prostu robi dochodzenie. Tak jak wspomniałem też w tamtym odcinku, tym właśnie podsumowującym maraton, no to jest taki trochę Smoleńsk, tylko w wersji brytyjsko-rumuńskiej bodajże, bo to są kraje, które ten film tworzyły. Lasia, która średnio gra i... No mówię, to jest schemat, bo takich filmów jest masa, gdzie jakaś młoda babka biega z aparatem, robi foty i wkrada się w miejsca, które są niedostępne albo do których wejść nie wolno, po to tylko, żeby się czegoś dowiedzieć. Teoretycznie na tym polega, nazwijmy to dziennikarstwo. Ale no, w tego typu filmie oczekujemy bardziej horroru, a nie bardziej filmu tutaj jakiegoś detektywistycznego, prawda? Więc no nie ma tutaj czego oglądać. She died during an exorcism. They're being arrested and charged now. A possessed nun story is another chance for you to nail faith to the wall. Ale niech sobie już będą te bardzo słabo zarysowane, średnio napisane postacie, jak to w horrorach często bywa. Żeby tutaj faktycznie gatunek bronił się w jakikolwiek sposób, mam na myśli, żeby horror był horrorem, to rzadko. Co tutaj jest horrorem? To opętanie na początku i jakaś tam jeszcze scena opętania pod koniec i powsadzane z dupy jumpscary. To jest naprawdę, tych jumpscarów było z 6, może z 8, takich głośniejszych i hukały jak skurwysyn. Tylko nie wiem, żadna scena moim zdaniem, oprócz może jednej, nie uzasadnia tego jumpscara. On po prostu jest po to, żeby był, żeby coś się zadziało przez chwilę i żeby widza wystraszyć. Czym? Dźwiękiem. Klasycznie. I nic poza tym, ponieważ fabuła jako taka, nie wiem, prowadzenie filmu na zasadzie tego, że 5 minut horroru, później właśnie śledztwo. Aż do końca. No wyobraźcie sobie, jak to może być nudne, co nie? Samo w sobie przeprowadzanie jakiegoś tutaj, jakaś taka sprawa, nie wiem, kurwa, kryminalistyczna wręcz, nie może być za bardzo ciekawa, no bo jednak to jest, wiecie, takie mozolne doszukiwanie się po kolei, tutaj różnymi tropami, ścieżkami, żeby dowiedzieć się w końcu, co się wydarzyło. A i tak finalnie nie wiadomo, jak to się rozwiąże, bo nie wiadomo, czy do tej prawdy dotrze tutaj bohaterka, co nie? I koniec. Koniec tego filmu.
Tak byłem zaangażowany, że nawet nie pamiętam dokładnie, jak się skończył, ale to nieważne, bo i tak wam tego nie mogę powiedzieć. Nie mam tylko takie przebłyski dosłownie, co tam się działo. Już mi połowa wyleciała z głowy. Żal. Wyobraźcie sobie zresztą, jak bardzo już przeżarte są tematy egzorcyzmów i opętania. Więc jeżeli ten horror chciałby mieć jakąkolwiek ambicję, to próbowałby się również bronić na zasadzie jakiegokolwiek elementu innowacyjnego, prawda? Żeby coś tutaj tego widza zaangażowało w takim sensie, że no dobra, egzorcyzm, widziałem to 1000 razy, ale w tym filmie twórcy podeszli do tego trochę inaczej, zaserwowali jakąś, nie wiem, nutkę innowacji, właśnie tak jak wspomniałem, żeby coś nas tutaj chwyciło w jakikolwiek sposób. Niestety nie, bo kurwa nic nas nie chwyci. Musimy przeżyć te 1,5 godziny nudy, po czym sprawa w pewnym sensie się rozwiązuje. Dziękuję, dobranoc, można z sali wyjść. Ja naprawdę nie mam nic więcej o tym filmie do powiedzenia, bo tam się nic nie działo. I'm Father Anton. You mind if I ask you a few questions? Listen to this. Whatever was inside of her was challenging me too. Poza poprawnym elementem technicznym, poprawnym aktorskim, nie mówię, że dobrym absolutnie, to po prostu nie ma jakiegokolwiek punktu zaczepienia, nie ma na czym oprzeć, nie wiem, wzroku, umysłu, żeby tu pomyśleć, chociaż jeszcze, nie wiem, nic. Znudziłem się nawet robiąc tę recenzję, także nie przedłużając, ode mnie to jest 3 na 10, właśnie ze względu na parę poprawnych elementów i nie polecam, jest to gniot zrobiony na siłę, moim zdaniem niepotrzebnie powsadzane te jumpscary, które nie wnoszą niczego, sam ten film również nie wnosi niczego do gatunku i nie oczekujcie od tej produkcji naprawdę emocji, zaangażowania, dobrej fabuły, dobrej historii, dobrych aktorów czy typowego horroru, bo samego horroru w tym horrorze jest po prostu mało. Piszcie, co myślicie o Krucyfiksie. Wiem, że czekaliście na tę recenzję długo, a nic wam nie powiedziałem, no ale chuj, no nie ma o czym mówić, no to co zrobię? Takie życie. A jeżeli komuś się podobał, no to spoko, może nie mówię, że to jest jakiś ultra zły film i że się nie może podobać. Jeżeli ktoś lubi oklepane, schematyczne główienka, no to może się dobrze bawić na tym nudno prowadzonym detektywistycznym filmie. Do zobaczenia. You need to be careful. Is there something going on here that the church doesn't want to talk about? Deceit sometimes hides in the garments of the holy. A jeszcze na sam koniec, bo zapomniałem wspomnieć wcześniej, banalne efekty specjalne, które widzimy w każdym tego typu filmie, czyli czarne oczy, które są do zrobienia w 5 minut w programie do montażu i jakieś tam, wiecie, lewitacja, tam chuje muje. No, budżet pewnie był spory, no to są jednak twórcy obecności i Annabelle, także można na coś liczyć, oglądając taką produkcję albo czekając na nią. Ale ja już po zwiastunie naprawdę widziałem, jak to wyglądało, widziałem, jak to będzie wyglądało. I wiedziałem, czego się spodziewać, także nie chodziło mi o to, że się sugerowałem ocenami. Zwróciłem na nie uwagę, ale no, potrafiłem jeszcze te oceny odłożyć na bok i podejść do tego filmu, nie wiem, z czystym sumieniem nazwę to, ale właśnie oglądając zwiastun już z miesiąc przed, chyba ze 2 czy 3 razy go widziałem, też właśnie tam w kinie przed innymi filmami sobie leciał, no to była jedna wielka kalka dla mnie i tak też się właśnie skończyło na seansie, także hasta la vista, jak to mówił Terminator. You need protection. Whether you believe it or not, demons are real. There is a heaven and there is a hell. Has been reaching out to you. He wanted you here. No exorcism is the same. There are different stages to follow.